Wszyscy z nas, szczególnie osoby, które pamiętają z dzieciństwa komputery 8-bitowe, najbardziej pamiętają i kojarzą nazwy IBM, ZX Spectrum, Commodore, Amiga czy Atari ST, czy nawet serię 8-bitową Atari XL. Znanych marek było sporo, ale dzisiaj drogi dawnych komputerów nie wejdą na tory tych maszyn, które były w świetle Jupiterów, a pozwolą się przejść w świetle tym komputerom, które były mniej znane, tym, które zaistniały na moment i miały szansę coś zmienić. Dzisiaj będzie to opowieść o zapomnianych przez czas komputerach, a tak naprawdę jednym komputerze. COM-X35 jest to komputer znikąd, tak dzisiaj można go nazwać. Pewnie mało kto z nas w ogóle go rozpoznaje. Ja o nim nie wiedziałem. A co zabawne, był popularny w niektórych krajach Europy i wielu użytkowników czuje do niego sentyment. Nie spotkałem tak dużej grupy entuzjastów nigdzie wcześniej, którzy by czuli sentyment do komputera, który nie pochodzi od żadnej znanej firmy i który był po prostu zrobiony na zamówienie. Ale swoją historię zapisał u wielu użytkowników, będąc niedrogim komputerem, który był w wielu szkołach i wiele osób właśnie na nim zaczynało swoją przygodę z programowaniem w Basicu. Do dzisiaj można spotkać kluby entuzjastów komputera COM-X35 i wiele ciekawych historii na wielu forach. Ten komputer ma też w swoich genach kosmos i jego drogi krzyżują się z NASA. Oto historia komputera zapomnianego albo przez wielu ludzi nieznanego. COM-X35 był komputerem zaprojektowanym przez firmę Noxon AB. Była to holenderska firma i dzisiaj o niej wiadomo tyle co nic. Tak samo o konsorcjum, które produkowało ten komputer, a nazywało się ono tak samo jak omawiany komputer COM-X, World Operation Limited. Jednak i ta firma przeszła dzisiaj do historii. Ale to nie jest najważniejsze, a jego kosmiczne podzespoły, właściwie jego jeden główny podzespół, serce, które sprawiało, że większość największych recenzentów sprzętu komputerowego w ówczesnej prasie zwróciło na niego uwagę. Był to kosmiczny procesor, ale można rzec w cudzysłowie kosmiczny, ponieważ był wykorzystywany w ówczesnych satelitach NASA i promie kosmicznym i misjach Voyager i Galileo. Był to znany procesor firmy RCA, w której znany nam sam Nolan Bushnell, założyciel Atari, pracował na początku swojej kariery z elektroniką. Tam m.in. zdobywał doświadczenie. Nazwą kodową tego procesora była RCA CPD-1802A. Była to bardzo wytrzymała jednostka z racji swojego pochodzenia. W kosmosie musiał wytrzymać różnego rodzaju turbulencje, a przede wszystkim wysoką radiację. Więc był to procesor, który był nazywany bardzo wytrzymałym przez ówczesną prasę. Jednak miał dwa mankamenty. Już wtedy był dość leciwym procesorem, pamiętającym połowę lat 70. Do tego był dodatkowy problem. Wszyscy zastanawiali się, czy ktoś w ogóle potrafi programować na tak leciwym procesorze. Czy jeszcze ktoś został z programistów pracujących w zawodzie, którzy są w stanie coś z nim zrobić? To były częste sformułowania przy recenzjach tego komputera. Ale wiecie z historii komputerów, Azjaci jak trzeba było potrafili naprawdę zrobić maszyny, które mogły bardzo zagrozić nawet wielkim firmom. Nie chcę za bardzo wyprzedzać faktów, do których jeszcze nie dotarliśmy, na przykład w historii Atari. Komputer trafił na rynek trochę zbyt późno, ale powody do swojej obecności dawał w dobrze wykonanej obudowie. Jak to mawiali ówcześni recenzenci, była wykonana z solidnego plastiku. Tak samo klawisze były plastikowe i miały pozłacane styki, co było dużą rzadkością w tym czasie. Dodatkowo jego klawiatura miała wbudowany joystick, co też przykuło uwagę prasy testującej ten komputer. Joystick można było używać przy zwyczajnych grach, co robiło z niego konsolę. Jak i przy programowaniu do sterowania kursorem, by łatwo przejść do odpowiedniej linii przyszłego programu lub po prostu w łatwy sposób poprawić błędy.
Dodatkowo komputer miał bardzo duży głośnik, którym zachwycali się dziennikarze, mówiąc, że gra ładnie, mimo iż układ odpowiedzialny za dźwięk był nieco ubogi. Potrafił naraz generować tylko jeden dźwięk i przez to nie mógł generować tak pięknej muzyki, jak chociażby już istniejący od roku Commodore 64 czy ZX Spectrum, który podobno miał być jego głównym konkurentem, różniącym się niewiele ceną, o czym opowiem za moment. Również ówczesna prasa mawiała, że BASIC tego komputera był predefiniowany i był bardzo przyjazny dla zwykłego użytkownika i właśnie dla takiego użytkownika był stworzony ten komputer. Jego specyfikacja była następująca. Oprócz egzotycznego jak na rynek komputerowy procesora, który chyba nigdzie indziej nie został użyty, komputer jak na cenę wahającą się od 120 funtów do 130 miał podzespoły, już niestety nie nadające się do pracy biznesowej, ale dla przeciętnego użytkownika i przede wszystkim szkół. Owszem, prasa mawiała, że jest zbyt wolny do pracy biznesowej, często to podkreślali. Jego specyfikacja wyglądała następująco. Posiadał 32 KB pamięci operacyjnej. Dla porównania ówczesny Commodore posiadał jej aż 64 KB, ale komputer później miał dostać odpowiednie rozszerzenia pamięci operacyjnej. Commodore posiadał również nieco nowszy procesor MOS 6502. W zależności od modelu liczba kodowa jego nazwy nieco się różniła. ZX Spectrum, który kosztował zaledwie 10 funtów więcej, miał 48 KB pamięci RAM. I posiadał również ceniony procesor przez programistów Zilog Z80A, na który wyszło naprawdę sporo programów i już wtedy baza oprogramowania Spectrum była niemała. Więc konkurencja nie próżnowała, ale komputer Comix 35 ustępował tym maszynom jeszcze czymś i nie był to biedniejszy układ dźwiękowy, ale układ graficzny, który nie tylko oferował uboższe tryby graficzne, ale też jego rozdzielczość w trybie tekstowym i graficznym znacznie ustępowała tym obu konkurentom. Miał tylko 3 KB pamięci graficznej. Układ graficzny komputera Comix mógł generować grafikę o rozdzielczości 40 kolumn na 24 linie i w palecie 8 kolorów. ZX Spectrum i Commodore potrafiły generować grafikę w wyższej rozdzielczości. Ale różnica nie była tylko w rozdzielczości wyświetlanego obrazu, a przede wszystkim w możliwościach graficznych, które były uboższe. Zaobrazują to najlepiej gry, które wam pokażę za moment. Dodatkowo komputer nie miał portu rozszerzeń dla monitora. Można było go podłączyć tylko pod telewizor. Widać, firma bardzo chciała zaoszczędzić. Na czym się dało? I wiedziała, że ten komputer trafi głównie do przeciętnego użytkownika. I to właśnie też niestety utrudniało profesjonalne pisanie programów na tym komputerze. Komputer posiadał porty rozszerzeń, na przykład drukarki czy port magnetofonu, który był dołączany do zestawu. Na samym początku prasa zastanawiała się, czy też dodadzą obsługę stacji dysków i później tak się stało. Dzięki specjalnemu interfejsowi, który był podłączany do komputera i który miał slot taki sam jak typowy kartridż w tamtych czasach. Za chwilę pokażę wam możliwości graficzne tego komputera. Dzisiaj bardzo łatwo odpalić ten komputer w specjalnym wydanym na te potrzeby emulatorze Emma. Jest to naprawdę bardzo profesjonalnie napisany emulator. Przyznam, że jeden z lepszych jaki widziałem. Są tutaj wbudowane repozytoria z programami, czy gry, które też są dodawane za darmo w zestawie. Emulator jest pisany przez entuzjastów tego komputera, których naprawdę nie brakuje. Można w nim zmieniać różnego rodzaju parametry jego pracy. Opcji jest sporo, ale nas najbardziej interesują gry i te oczywiście były pisane na niego. Dodatkowo jest tutaj pełno zakładek, w których można m.in. zmieniać parametry komputera i wprowadzać go w różne tryby, na przykład w tryb diagnostyczny. Komputer był sprzedawany w różnych opcjach zestawów. Na samym początku dodawano kasetę z demami 10 programów, potem dołączono do niego książkę z kodami. Prawie 200 programów, które trzeba było sobie samodzielnie wklepać na klawiaturze. I jak to bywa w BASIC-u, nie można było się pomylić nawet o linijkę czy symbol. Jeszcze inne historie użytkowników mówią o tym, że do komputera była dołączana kaseta z darmowymi grami, które każdy użytkownik mógł sobie odpalić wprost z pudełka.
Gry były bardzo proste graficznie, przypominały Atari 2600, jednak dzięki nośnikom takim jak dyskietki i kasety, które potrafiły przechowywać niemało danych, gry mogły mieć sporo różnych plansz. Były bardzo ubogie w dźwięk, co słyszycie w tle. Jednak wiele gier było pomysłowych, na przykład ta tekstówka, która mimo iż przypominała graficznie projekt namalowany w Paincie. To jest ciekawą propozycją i dość zabawną propozycją gry tekstowej, w której to jak twórca tego dzieła nazwał głównego bohatera bez tułowia, który jest bez ciała i przemierza swoje miasto, początkowo idąc na zakupy. Zabawna fabuła potem zaczyna się rozkręcać i gra naprawdę wciąga. Oprócz tego na komputer Comics 35 były też wydawane porty znanych gier, na przykład port Senipit czy Pac-Mana, który ma trochę kiepskie sterowanie, ale da się w niego grać. Nie mogło też zabraknąć tutaj gier typu Arkanoid czy gry tenis przypominającej Ponga. Jest tutaj też ciekawa gra zręcznościowa o nazwie Get Your Gadget, w której to zbieramy cenne kryształy w bardzo utrudnionych planszach. Jest ich tutaj naprawdę sporo i trzeba się nieźle nakombinować, by cokolwiek tutaj ugrać. Ale różnorodność i ilość plansz sprawia, że gra wciąga, mimo naprawdę kiepskiego sterowania. Można znaleźć tutaj też grę, która nazywa się Music Ball i jest czymś w rodzaju gry muzycznej połączonej z Pongiem. W grze odbijamy piłkę i po odbiciu piłki zaczyna się generować dla gracza jakby układ podobny do elektronicznego prostego pianina. Piłka, uderzając o poszczególne kafelki, odgrywa pojedynczy dźwięk i kiedy uderzy w większą ilość kafelek, powstaje prosta melodia. Przynajmniej takie ma być założenie tej gry. A jak mi gra wychodziła, zaraz zobaczycie sami. Są tutaj też proste space shotery, takie jak na przykład ten, gdzie przeciwnicy wyglądający jak liście w swoich statkach poruszają się po planszy i gracz, czyli celownik, którym celujemy z naszego statku kosmicznego, musi ich zniszczyć w odpowiednim czasie, zanim nasza broń się przegrzeje, najeżdżając na ich pozycję i odpalając broń. Nie zabrakło tutaj też prostego portu Space Invaders, chociaż on bardziej przypomina Galaxiana z automatów. Co do jakości tych gier, jaką dają frajdę, zwykle toczy się dyskusja. Jedni uważają, że są niegrywalne i nie ma z nimi zabawy. Drudzy, że mają swój potencjał, biorąc pod uwagę, jak ograniczony był sprzęt, jeśli chodzi o bardziej profesjonalne programowanie tej rozgrywki. Ale jak jest naprawdę, widzicie sami. Jednak komputer zdobył swoją popularność w niektórych krajach w Europie. Na przykład w Szwecji był tam sprzedawany przez szwedzki oddział Noxon AB, czy sporo użytkowników kupiło go w Wielkiej Brytanii. Miał też swoich kilku światowych dystrybutorów. Na początku, w momencie premiery, aż 7, co nie jest najgorszym wynikiem. Ostatnio czytałem artykuł, który ukazał się w japońskiej prasie, mówiącym o tym, że w Japonii w szkołach dołożył swoją cegiełkę do popularyzacji programowania, szkoląc młodych uczniów. Ale największą popularność zdobył właśnie w kraju, gdzie go zaprojektowano, czyli w Holandii. Tam można go było spotkać również w szkołach i tam wiele fanów do dzisiaj sprowadza go, najczęściej z Azji, pokazuje na YouTube jako pamiątkę swojej młodości. Za 120 funtów był całkiem ciekawym komputerem. Dzisiaj jest niezwykle rzadki i kosztuje w przybliżeniu około $500. Może z was ktoś go polubi na tyle, by kiedyś przy okazji pokusić się o jego zakup, kiedy zobaczycie go za granicą gdzieś u jakiegoś kolekcjonera. Ale to nie koniec historii. Comics wyszedł w swojej drugiej odsłonie. Jednak tak naprawdę różnił się od pierwowzoru tylko obudową i tym razem wbudowany joystick zastąpiono klawiszami, które sterowały kursorem. Ot taka odświeżona wersja. Podobne zabiegi chętnie robiło Atari ze swoimi komputerami 8-bitowymi, ale wy to znacie z historii Atari.
firma w Hongkongu, która zajmowała się produkcją tego komputera, przestała istnieć w 1998 roku. Jest wiele zapomnianych, nieznanych komputerów, a to jest dopiero początek tej historii.